Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych śmigłowców bojowych na świecie jest maszyna AH1 Cobra, która doczekała się bardzo wielu wersji i odmian. Początków tej konstrukcji trzeba poszukiwać w 1966 roku. Przez kolejne dekady, śmigłowiec przeszedł wiele modernizacji i do dnia dzisiejszego pozostaje skutecznym narzędziem na polu walki. Do niedawna jednym z bardziej znanych wariantów był AH1Z, który można uznać za maszynę niepozorną. Był jednak protoplastą mowa o śmigłowcu kobra wszystkich współczesnych śmigłowców bojowych. Chrzest bojowy nowej konstrukcji nastąpił podczas wojny w Wietnamie, ale kobry pojawiły się także na polach bitew w wielu innych częściach świata. Po raz pierwszy plany stworzenia czegoś. Co w ogólnym zarysie można by określić zaszczytnym mianem śmigłowca szturmowego, pojawiło się w latach 50. Jednakże wówczas uzbrajanie wiropłatów przypominało trochę próby zbudowania samolotu bojowego podejmowane przez inżynierów, którzy pracowali podczas I wojny światowej. Co do zasady, nowe konstrukcje spełniały swoje zadania, ale miały wiele wad. Po pierwsze i najważniejsze, niezbyt dobrze nadawały się do realizowania zadań stawianych, przed nimi przez współczesne dla nich pole walki. W tych warunkach konieczne okazało się stworzenie dedykowanego śmigłowca szturmowego, który połączyłby w sobie dobre osiągi ze zdolnością do zabrania sporego ładunku uzbrojenia oraz, co pokazały działania prowadzone przez Amerykanów nad Wietnamem, bardziej odpornego na ogień z ziemi niż śmigłowce prowizorycznie przystosowane do działań szturmowych, które przy odrobinie szczęścia. Można było posłać na ziemię celną serią skałasznikowa. Zadanie realizacji takiego zadania trafiło do wielu producentów, jednakże najszybciej rozwijały się prace badawcze prowadzone przez firmę Bell, która zdecydowała się sięgnąć po doświadczenia zebrane przy śmigłowcu znanym jako Model 209, który był rezultatem odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie, które zgłosiły jednostki US Army. Na pierwszy rzut oka śmigłowce Bell 209 były zupełnie niepodobne do swojego protoplasty, czyli słynnego UH1. Okazuje się jednak, że pozory nie po raz pierwszy zresztą mylą. Otóż pod względem technicznym oba śmigłowce były do siebie bardzo zbliżone. Na przykład nowy śmigłowiec i stary dobry UH1 wykorzystywały ten sam wirnik główny i ogonowy, wykorzystywały też te same przekładnie oraz silniki turbowałowe. Oznaczało to, że wprowadzenie nowej maszyny do produkcji nie będzie wymagało przeprowadzenia daleko idących zmian w dotychczasowej produkcji realizowanej przez amerykańskie zakłady przemysłowe. Układ dynamiczny nowego śmigłowca zamontowano w zupełnie nowym kadłubie, który miał znacznie mniejszy przekrój poprzeczny, małe skrzydełka boczne, które zapewniały niewielką siłę nośną i co równie ważne pozwalały na przenoszenie uzbrojenia dodatkowego. Zwłaszcza to ostatnie było szczególnie istotne, ponieważ nowa maszyna miała być dobrze uzbrojona. Dobrą wizualizację tempa, w jakim prowadzono pracę nad nowym śmigłowcem Bell 209 dają daty. Zacznijmy od tego, że praca nad prototypem rozpoczęto w marcu 1965 roku. Kilka miesięcy później był już gotowy prototyp, a jego oblot nastąpił 7 września tego samego roku. Po wykonaniu pierwszych testów prototyp został dostarczony do bazy Edwards w Kalifornii, gdzie zamierzano przeprowadzić próby w locie. Bardzo szybko okazało się, że nowy śmigłowiec, noszący wciąż oznaczenie Bell 209, zyskał sobie duże uznanie wśród pilotów i techników. Jednym z najważniejszych powodów, dla których nowa maszyna została tak ciepło przyjęta, były kompletnie nowe możliwości, jakie Bell 209 zapewniał na polu walki. Zwłaszcza w porównaniu do zakupionego przez armię w marcu 1965 roku Ganshipa, opracowanego przez Wytwórnię Bell, który był w zasadzie zwykłym śmigłowcem UH1, przystosowanym do przenoszenia silniejszego niż w typowej maszynie UH1 uzbrojenia. W nowych warunkach, już po pierwszych pozytywnie zakończonych testach nowego śmigłowca, któremu nadano oznaczenie AH1G, zapadła decyzja o zamówieniu 112 maszyn. Był to jeden z pierwszych kontraktów na śmigłowce szturmowe. O dużym tempie zamawiania nowych maszyn może świadczyć, że w 1972 roku zakupiono tysięczny egzemplarz AH1. Śmigłowiec, nazywany czasami Huey Cobra, nosił formalne oznaczenie AH1G. Pierwsze egzemplarze seryjne trafiły do jednostek liniowych w czerwcu 1967 roku. Na dostawę pierwszych maszyn do Wietnamu trzeba było jednak jeszcze trochę poczekać. Nowe śmigłowce pojawiły się na froncie, o ile można tak określić, to co działo się w tym czasie na terenie Wietnamu we wrześniu. Początkowo nowe śmigłowce stanowiły część jednostki nazwanej Cobra NET, której zadanie polegało głównie na opracowaniu zasad użycia bojowego nowych śmigłowców. W miarę jak do Wietnamu docierało więcej śmigłowców, wzrastało także tempo wykonywania operacji bojowych. Pojawiały się także nowe misje. Wkrótce okazało się, że AH-1 wykonują codziennie zadania eskortowe, rozpoznawcze, a także, że regularnie uczestniczą w zapewnianiu wsparcia ogniowego własnym oddziałom na pierwszej linii. Szczególnie przydatnym elementem uzbrojenia było działko M61A1 Wulkan kalibru 20 mm, które doskonale radziło sobie z niszczeniem umocnień oraz rozbijaniem zgrupowań nieprzyjaciela. Wkrótce okazało się, że działko można, a nawet trzeba uzupełnić czymś poważniejszym. Właśnie wówczas na śmigłowcach zaczęto montować granatnik M129 kalibru 40 mm. Do tego można było dodać jeszcze umieszczone pod skrzydłami rakiety różnych typów, i to właśnie stała się najpopularniejsza konfiguracja śmigłowca AH1, w której kobry operowały nad całym Wietnamem Południowym. Nowe śmigłowce znajdowały się początkowo na wyposażeniu armii, ale wkrótce wzbudziły także zainteresowanie innych rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Bardzo szybko zainteresowani kobrami zaczęli przejawiać przedstawiciele amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej, którym w 1969 roku dostarczono pewną ilość śmigłowców AH1G, które miały być wykorzystywane do bazowania na pokładach okrętów. Szybko jednak okazało się, że marines mają swój sposób na robienie praktycznie wszystkiego, więc także śmigłowiec musi zostać dostosowany do ich wymagań. Odpowiedzią na wymagania piechoty morskiej stał się wariant AH-1J, różniący się od poprzednika głównie napędem. W tym konkretnym przypadku był to podwójny silnik turbowałowy Pratt Whitney T400CP400. Silnik ten był wojskową odmianą cywilnego silnika PT6T3 Turbo Twin Pack. Oprócz nowego silnika chłopcy z piechoty morskiej postanowili zastosować także nowe uzbrojenie, które w ich wersji składało się z trójlufowego działka General Electric M197 kalibru 20 mm. Nowa maszyna szybko przypadła do gustu Marines chociaż liczby nie do końca odzwierciedlały rosnące zainteresowanie nowym śmigłowcem. Otóż w latach 1970-1977 dostarczono do US Marine Corps prawdopodobnie tylko 84 AH1J. I teraz drobne zaskoczenie bo mniej więcej w tym samym czasie rosnące zainteresowanie pozyskaniem podobnych śmigłowców wyraziły władze Cesarstwa Iranu, które w latach 70. zakupiły w Stanach Zjednoczonych, według niektórych danych, nawet 202 egzemplarze AH1J. Podobno znaczna część z tych maszyn nie tylko przetrwała wojnę z Irakiem, ale także nadawała się do lotu jeszcze w 2009 roku. Ile takich śmigłowców przetrwało, jak były wykorzystywane w Iranie, to zapraszam już Państwa na jedno z naszych kolejnych spotkań na tym kanale, bo dzisiaj musimy wracać do Wietnamu, gdzie w tak zwanym międzyczasie zaczęło dziać się coraz więcej. Otóż okazało się, że nieprzyjaciel coraz częściej wykorzystuje broń pancerną, a to oznaczało, że Kobra musiała nauczyć się polować na metalowe puszki na gąsiennicach. W nowych warunkach podjęto decyzję o rozpoczęciu integracji śmigłowca AH-1G z rakietami TOW. Pierwszych 100 zmodernizowanych w tym celu śmigłowców otrzymało oznaczenie AH-1Q. Prace nad nową wersją były prowadzone bardzo szybko, a to prawie nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. Podobnie było tym razem. Nowa odmiana cierpiała na niedostatek mocy, okazało się więc konieczne poszukanie nowego silnika. Wybór producenta padł na T53L703, które zamontowano w prototypach, którym nadano oznaczenie Jach 1R pierwsze prototypy były po prostu lekko przebudowanymi śmigłowcami w wersji G. Później pojawiła się także wersja Yach 1s, która powstała w oparciu o przebudowany wariant Q. Nowy silnik zapewnił większą moc, a większa moc oznaczała kolejne ulepszenia, przynajmniej jeśli chodzi o uzbrojenie. W nowej wersji zdecydowano się na zastosowanie działka M197. Wprowadzono także płaskie szyby kabiny, kompozytowe łopaty wirników oraz lepszy niż dotychczas system chłodzenia gazów wylotowych z silnika. Armia była z siebie bardzo zadowolona, a także była bardzo zadowolona z nowej wersji. Pojawiły się plany przebudowania używanych śmigłowców w wersji G i Q. Do wspólnego standardu noszącego oznaczenie AH1S. Zamiarów tych jednak nie udało się zrealizować, a w lotnictwie wojsk lądowych wciąż znajdowały się różne wersje kobry. Były tam śmigłowce w wersji GQ i trzy warianty śmigłowców AH1S. Ten stan utrzymywał się bardzo długo. Pewne kroki w celu unormowania sytuacji, wynikającej m.in. z ograniczenia wydatków na zbrojenia po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Wietnamu, zaczęto podejmować dopiero w 1988 roku, gdy różne odmiany śmigłowców w wersji S przemianowano na AH-1F. Z kolei śmigłowce od początku budowane jako maszyny w wersji S, znane czasami jako seryjne Eski. Otrzymały oznaczenie AH-1P, no i ten wariant z kolei stał się podstawą do tworzenia różnych odmian eksportowych, w których zastosowano rozwiązania znane z odmian SIF. Oczywiście modernizacji swoich śmigłowców dokonali także dzielni Marines, którzy na początku 1977 roku dostali co najmniej 57 sztuk AH-1T, przystosowanego do przenoszenia rakiet TOW. Podobnie jak w przypadku maszyn używanych przez armię okazało się, że rosnąca masa płatowca wiąże się z koniecznością dodania mocniejszych silników, które będą w stanie zapewnić odpowiednią prędkość. W tych warunkach Marines zdecydowali się na wprowadzenie silników T700, które zostały po raz pierwszy zastosowane w śmigłowcu AH-1T Super Cobra. Wiropłat oblatano 16 listopada 1983 roku. Przez producenta ten konkretny śmigłowiec został potraktowany jako platforma do zbudowania nowej odmiany, której później nadano oznaczenie AH1W. Dzięki pracującym w podczerwieni kamerom FLIR, nowy śmigłowiec mógł skutecznie wykonywać zadania bojowe także w nocy. Warto także wspomnieć o tym, że śmigłowce dostały rakiety Hellfire. Później opracowano jeszcze wersję Z która powstała na skutek zastosowania czterołopatowego wirnika oraz nowszej awioniki. Wersja ta przez wiele lat była uznawana za rozwiązanie ostateczne. Poza Wietnamem kobry były wykorzystywane m.in. w 1983 roku w Grenadzie, gdzie nastąpił chrzest bojowy AH1T należących do US Marine Corps. Cztery kobry operujące z pokładu USS Guam były jedynymi śmigłowcami, które mogły wesprzeć pierwsze uderzenie przeprowadzone przez Amerykanów. Dwa śmigłowce zostały wówczas zestrzelone. W tym samym roku kobry należące do jednostek lotnictwa armii zostały wykorzystane w Panamie. Używano ich także podczas operacji w Somalii i Libanie. Oczywiście można wspominać także o wykorzystaniu śmigłowców Kobra podczas pustynnej burzy i operacji Iracka Wolność, a także wykorzystaniu bojowym śmigłowców tureckich i pakistańskich, ale o tym to już nie dzisiaj. Moi Państwo, jeżeli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zachęcam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. wcześniejszy dostęp do filmów, dodatkowe filmy tylko dla wspierających, i inne drobne bonusiki w formie np. dodatkowych emotikonek. Bardzo serdecznie dziękuję za wirtualną kawę i korzystając z okazji pozdrawiam widzów wspierających: Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rosparę, Piotrka Rute, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsana i Henagliego. Wszystkiego dobrego dla tych wspaniałych ludzi. Cześć i czołem.